Cześć. I jeszcze raz cześć. Ja mam na imię Szymon. Dzisiaj zajmiemy się konfiguracją, taką zupełnie podstawową, fajnego narzędzia, którym jest menadżer firmy. Oczywiście większość rzeczy zrobimy przed komputerem, tak żebyście wiedzieli, gdzie klikać, no ale wstęp by się przydał. I jego właśnie teraz nagrywamy. Czym się zajmiemy? Po pierwsze, powiemy sobie, jak dodawać użytkowników do menadżera firmy. Jaki jest podział na osoby i partnerów. Dodamy stronę, której jesteśmy administratorem, dodamy konto reklamowe, skonfigurujemy w tym koncie reklamowym płatności, no bo inaczej nie puścimy reklam, to jest oczywiste i pokażę Wam również ważną rzecz, a mianowicie to, skąd później pobrać faktury, które wystawia nam Facebook, no i co jeszcze uzupełnić, gdzie wpisać NIP, żeby te faktury były w prawidłowy sposób ustawione. No tak. To właśnie chciałem powiedzieć. Zanim jednak pójdę do komputera, zastanówmy się, czy potrzebujemy w ogóle menadżera firmy. W niektórych przypadkach niekoniecznie, bo jeżeli sami sobie wszystko robimy, nie za bardzo puszczamy reklamy, nie wydajemy na to praktycznie pieniędzy, no to okej, nie potrzebujemy go. Natomiast jeżeli chcemy zlecić jakieś zadania dotyczące właśnie prowadzenia fanpage'a na zewnątrz, to już jak najbardziej. Z menadżera firmy możemy przecież dać dostęp do konta reklamowego. Na przykład ustawić tam pewne limity, a normalnie nie mielibyśmy takich możliwości. Ok, nie przedłużając, będziemy szli do komputera, albo raczej ja pójdę, a Wy przed nim już jesteście i sobie wszystko ładnie przeklikamy. Dla ułatwienia, jak będą dane sekcje, czyli na przykład dodawanie osób, to wszystkie czasy będą w opisie filmu, to jest dużo, dużo łatwiej. A jeżeli Ty jesteś zainteresowany właśnie rozwojem swojej firmy przez m.in. Facebooka, no bo tym też się zajmuję, to zastanów się, czy tego nie zasubskrybować. No, tak, to by było na tyle, także zapraszam do kompa. Idziemy tam. Wchodzimy teraz w temat menadżera firmy, ponieważ jak już wcześniej się dowiedzieliśmy, chcemy go sobie skonfigurować, utworzyć nowe konto i mieć wszystko uporządkowane tak, jak należy. W jaki sposób możemy stworzyć nową stronę w menadżerze firmy? Zaczynamy od tego, że logujemy się, albo raczej wchodzimy na odpowiednią stronę. Ta strona to businessfacebook.com. Klikamy na tej stronie utwórz konto. Automatycznie zostaliśmy przeniesieni do strony logowania. Tutaj logujemy się naszymi normalnymi danymi, które mamy podpięte pod nasze facebookowe konto, czyli nasz adres e-mail oraz nasze hasło. Po kliknięciu zaloguj, logujemy się do menadżera firmy. Ja nie ukrywam, ja już mam konto utworzone, teraz po prostu utworzymy jakby kolejną stronę konkretnej na przykład marki, bo w menadżerze firmy możemy robić tak, że jak na przykład zarządzasz czyimiś kontami, to one się pojawiają jako osobne zupełnie twory, w których są osobne konta reklamowe, piksele itd., itd. To jest bardzo, ale to bardzo wygodne. Ja teraz stworzę nową stronę. Niech to będzie nazwa firmy. Pojawiają się moje dane, dodaję mój standardowy adres internetowy i robię dalej. Podam też prawdziwe dane. Tutaj wszystkie dane są generalnie potrzebne, więc nie macie, to nie pójdzie. Przykro mi. I utworzono konto design44.pl, klikamy gotowe. To jest nasz menadżer firmy. On wygląda w ten sposób, ponieważ nie mamy dodanej jeszcze żadnej strony, konta reklamowego itd., itd. Wygląda dość ubogo. Teraz będziemy to wszystko konfigurować i poznamy też troszeczkę menu, prawda? Jak widać, mamy tutaj powiadomienia, które nam będą wyskakiwały. Mamy informacje o stronach, które są podpięte do menadżera. Ustawienia firmowe, w które teraz wejdziemy. Kliknąłem troszeczkę za szybko, ale spokojnie, mamy możliwość tutaj wejść w ustawienia firmowe bądź rozwinąć menu w lewym górnym rogu, gdzie narzędzi, z których możemy korzystać, jest troszeczkę więcej. Natomiast jesteśmy teraz we właściwym miejscu. Jak widzimy, ta zakładka jest ważna teraz, bo już widzimy, że mamy tutaj możliwość dodawania użytkowników, osoby bądź partnerzy, zaraz to rozwiniemy. Kont, czyli to, co nas będzie interesowało teraz, strony bądź konto reklamowego, konfiguracji płatności oraz uzupełnienia informacji o firmie. To miejsce jest o tyle istotne, że jak mamy informacje o firmie, możemy
generować sobie faktury, jeżeli tam wpiszemy dane naszej firmy. Dobrze, wejdźmy teraz w zakładkę użytkownicy. Jak widać, jest tutaj pewien podział na osoby i partnerów. Jak najłatwiej jest to rozróżnić? Osoby to są osoby wewnątrz Twojej organizacji, czyli na przykład dział marketingu, który działa u Ciebie i ogarnia wszystkie tematy związane z danym fanpage'em. Robi reklamy, moderuje komentarze itd., itd. Albo Ty, jako jednoosobowa armia. Partnerzy natomiast to są zewnętrzne firmy, no, które mogą robić za Ciebie część czynności. Na przykład zlecasz mi prowadzenie kampanii reklamowych i tylko ten zasób jest mi przypisany. Dodajmy teraz osoby. Jak widać, pojawia się tutaj taki ogromny przycisk dodaj. Nie trudno się domyślić, że należy go kliknąć i przypisujemy kolejne osoby, podając ich adresy e-mail. Na te e-maile trafią później linki, które trzeba kliknąć, żeby mieć dostęp do danego miejsca. Możemy też przypisać rolę biznesową. Jeżeli decydujecie się na dodanie komuś dostępu administratora, to wiedzcie, że to jest osoba, która ma takie same uprawnienia jak Wy, łącznie z kasowaniem administratorów. To jest jakby dla pionu zarządzającego całą firmą przeznaczone, albo dla jednoosobowej w armii, którą jesteś, jak masz swój jedyny fanpage. A dostęp pracownika to są troszeczkę niższe uprawnienia. Taka osoba widzi tylko to, co chcesz jej pokazać. Dlatego ja zalecam dodawanie kolejnych osób raczej jako pracowników. Klikamy dalej. W tym miejscu mógłbym od razu przypisać zasoby. Widzicie, że to są strony, konta reklamowe, katalogi albo aplikacje. Najczęściej będziemy z tych dwóch rzeczy korzystać. Klikam zaproś. Dobra, zostało wysłane zaproszenie, natomiast dopóki ono nie jest zatwierdzone, to niewiele możemy w tym temacie zrobić. I tutaj stawiamy sobie chwilowo kropkę. Przejdźmy teraz do zakładki partnerzy. Jeżeli decydujemy się dać pewne dostępy firmom zewnętrznym, to korzystamy z tego okienka. Teraz klikając dodaj, mamy wpisać identyfikator firmy partnera. Tak de facto jest to identyfikator menadżera firmy, który będzie miał też pewne uprawnienia do tego, co Wy robicie. Gdzie się taki identyfikator znajduje? Jeżeli chcecie zaprosić na przykład mnie, to prosicie mnie o identyfikator partnera, a ja Wam go wysyłam, bo wiem, gdzie go znaleźć. Wy też macie swój identyfikator i bardzo szybko pokażę, gdzie go znajdujecie. Jeżeli byście mieli komuś prowadzić działania marketingowe, znajduje się on w zakładce informacje o firmie. Zupełnie u góry jest nazwa menadżera i jest identyfikator menadżera firmy. To właśnie ten numer. Czyli jeżeli chcemy przypisać partnera, musimy mieć właściwy numer. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego miejsca, które nas interesuje, a mianowicie dodamy stronę do menadżera firmy. W końcu po to on jest, abyśmy wygodnie zarządzali naszymi fanpage'ami. Jak to robimy? Wchodzimy w konta strony, jestem właśnie w tej zakładce i dodajemy stronę. Nic trudnego, ponieważ Facebook nam daje duży przycisk. Kiedy klikniemy przycisk dodaj, mamy trzy możliwości. Możemy dodać stronę, której jesteśmy administratorem i ona będzie wpadać do menadżera firmy. Możemy poprosić o dostęp do strony, kiedy chcemy na przykład robić dla kogoś reklamę, albo utworzyć nową stronę wewnątrz menadżera. Zakładam, że jeżeli konfigurujesz menadżera firmy po raz pierwszy, to najbardziej interesuje Cię opcja, tak samo jak mnie, dodaj stronę. Kiedy ją będziemy wykorzystywać? Ano na przykład wtedy, kiedy masz już teraz swój własny fanpage na Facebooku i chcesz go przenieść do menadżera firmy. Jak to będzie działało? Jeżeli my klikniemy teraz opcją dodaj stronę, specjalnie zrobiłem stronę testową, którą teraz wpisujemy. Wpisujemy tutaj nazwę strony. O, moja strona to jest D44 testowa. Klikamy ją, wybieramy spośród stron, które mamy i klikamy dodaj stronę. Co się teraz stanie? Jestem administratorem tej strony, a więc ona automatycznie nam wpadnie do stron. Zresztą za chwilę to będzie widać. OK, jest. Jesteś administratorem tej strony, Twoja strona została zatwierdzona automatycznie. Jeżeli natomiast nie byłbym administratorem tej strony, to administrator strony na Facebooku dostałby taką informację, że ktoś chce ją przenieść do menadżera firmy, ponieważ to menadżer firmy jest wtedy właścicielem tej strony. To jest bardzo ważne. W tym miejscu możemy również dodawać później partnerów bądź użytkowników naszych, których wcześniej dodaliśmy, aby nadać im odpowiednie uprawnienia. Czyli na przykład, zobaczcie, jakie są w ogóle poziomy uprawnień. Może być analityk strony, on widzi tylko statystyki. Może być reklamodawca, czyli może tworzyć tylko reklamy. Może być moderator,
czyli zarządza tak de facto tymi komentarzami najbardziej. Może to być redaktor strony. On już tworzy reklamy, wyświetla statystyki i tak dalej, ale nie może dodawać osób do zarządzania stroną. No jest też administrator i on może zrobić absolutnie wszystko. Więc tutaj przypisujemy konkretne ustawienia konkretnym osobom. Kiedy mamy już dodaną stronę, to bardzo często będziemy chcieć też dodać na przykład konto reklamowe, no bo jakby to powiedzieć, jak już mamy menadżera firmy, mamy fanpage, to my chcemy się najczęściej reklamować. Jak to robimy? Znowu klikamy konto reklamowe, klikamy dodaj i podobnie jak poprzednio możemy dodać konto reklamowe, poprosić o dostęp do konta albo otworzyć nowe konto reklamowe. W tym przypadku najczęściej tak będzie. Jeżeli robisz to po raz pierwszy, będziemy tworzyć nowe konto reklamowe, które będzie powiązane z konkretnym projektem właśnie tutaj w tym menadżerze firmy. Klikam właśnie tą opcję. Robimy teraz tak. Nadaję taką samą nazwę. To wynika z tego, że jak menadżera firmy, to mi daje pewną kulturę pracy, jest mi później łatwiej te wszystkie strony i stronki znaleźć. Mamy w jakim imieniu będziemy działać, czyli tego właśnie menadżera firmy. Mamy strefę czasową i jeszcze walutę rozliczenia sobie spokojnie zrobimy i to będzie polski złoty. Jest tutaj, wybieramy właściwą walutę. Nie mam jeszcze metod płatności, natomiast konto reklamowe już możemy utworzyć. Mogę od razu dodać reklamodawcę konta reklamowego, czyli samego siebie. Będę reklamodawcą. Super. Czyli tak, dodałem osobę, która się nam pojawiała w osobach jako reklamodawcę. Mam konto, które zostało utworzone specjalnie do tego menadżera firmy. No i teraz będziemy musieli skonfigurować metody płatności. Mamy jak zwykle dwie opcje. Albo klikniemy tutaj metody płatności i wejdziemy od razu w odpowiednią zakładkę, albo, co wydaje mi się bardziej stosowne, pokażę Wam, gdzie kliknąć, aby tą płatność skonfigurować. A pojawia się ona po lewej stronie w takim miejscu jak płatności. Nie mamy jeszcze żadnych płatności, więc jak zwykle klikamy niebieski przycisk dodaj. Kto by się domyślił, prawda? I w tym oto miejscu musimy dodać kartę kredytową. W magiczny sposób to zrobię. Gdyby takie nie będziecie nic widzieć, bo tutaj trzeba podać prawdziwą kartę. I teraz taka uwaga. Nie musi to być karta kredytowa, to może być karta płatnicza. Ja mam kartę z takiego banku, który ma literkę małą my przed swoją nazwą. I na początku zdarzyło mi się tak, że karta nie chciała przejść. A wynikało to z tego, że miałem któryś limit. Nie pamiętam teraz, który, czy to transakcje internetowe ustawione na zero i to nie poszło. Dlatego teraz sobie wstawię kartę, a tobie, gdyby karta na przykład takiego banku jak mój nie przeszła, to sprawdź jeszcze limity na swoim koncie, czy to działa jak należy. Za chwilę się znowu włączę. Jest! Super. Moja karta została dodana. Mamy ją tutaj w metodach płatności. Jeżeli chcemy, możemy dodać oczywiście kolejne metody płatności, nie ma żadnego problemu, natomiast za każdym razem będzie to karta. Też mamy od razu informację, że nie jesteśmy połączeni z żadnym kontem reklamowym, bo taką kartę możemy podpiąć pod kilka kont reklamowych, do których różnym ludziom możemy dać różne dostępy. Ale to są już takie sprawy bardziej zaawansowane. Natomiast jak teraz podpiąć tą metodę płatności pod konkretne konto reklamowe? Ano, nic trudnego. Wracamy do zakładki konta reklamowe. Mamy konto Design 44. I teraz klikamy wyświetl metody płatności. Design 44 widać w kontach reklamowych, to jest nazwa mojego konta, tak? Wyświetl metody płatności. Otwiera się nowa zakładka. I wchodzimy w zupełnie inne menu. Ono znajduje się, gdybyśmy go szukali, w ustawieniach narzędzia i są to ustawienia. Tu właśnie jesteśmy w zakładce ustawienia płatności. Teraz mamy kilka opcji. Wybraliśmy konto, a domyślnie się wybrało to, do którego chcemy dodać metodę płatności i klikamy dodaj metodę płatności. W tym miejscu możemy dodać kartę znowu, możemy skorzystać z PayPala albo skorzystać z metody płatności z menadżera firmy. To będzie właśnie karta, którą przed chwilą dodaliśmy tam. W jaki sposób to zrobimy? Czy wejdziemy od razu tutaj, czy zrobimy to na stronie, gdzie wcześniej pokazałem, jest to absolutnie obojętne.
Ale to, co jest w tym miejscu również fajne, to to, że możemy ustawić limit wydatków. Jest to świetna opcja, żebyśmy się przypadkiem gdzieś nie zapędzili. Jeżeli wiemy, że nie chcemy więcej miesięcznie wydawać niż, to po ustawieniu takiej kwoty Facebook więcej pieniędzy nie wyda. Da nam tylko informację, że limit wydatków został osiągnięty. Wróciliśmy jeszcze na chwilę do naszych ustawień firmowych i teraz większość rzeczy już mamy gotowych, bo mamy skonfigurowane konto reklamowe, dodaliśmy metodę płatności, mamy stronę, mamy osoby, wiecie gdzie dodawać dostępy i tak dalej, i tak dalej. Często jest tak, że chcemy też mieć, jak to się nazywa, faktury. Tak, faktury są fajne, bo Facebook nam te faktury może wystawić. Żeby były prawidłowo wystawione, mamy do uzupełnienia w informacjach o firmie wszystkie dane naszej firmy. Gdzie ważne będzie oczywiście NIP jako rzecz opcjonalna, no ale w przypadku faktur niezbędna i prawidłowa nazwa firmy. Jeżeli prawidłowo skonfigurowaliśmy wszystkie dane firmy i w przyszłości będziemy robić reklamy, to warto byłoby wiedzieć skąd pobrać faktury. A znajdują się one oczywiście w menu, które jak rozwiniemy, pojawi się coś takiego jak rozliczenia. Klikając w rozliczenia trafiamy do miejsca, gdzie będzie Facebook nam robił, generował nasze faktury. Tutaj właśnie znajdujemy w liście transakcji. Wracam z powrotem. Teraz kliknę na F, to nas przeniesie do tej naszej głównej strony menadżera firmy. Jak widać, ona się nam troszeczkę nam się zmieniła, ponieważ teraz mamy przede wszystkim dodaną stronę, dodane konto reklamowe, oczekujące prośby o zatwierdzenie, bo jeszcze nie zatwierdziłem tej prośby. Jeżeli kogoś zaprosicie i on tego nie zrobi, to będzie tutaj wisiał. No i coś, co też warto później sobie przeklikać, czyli dodać dodatkowe zabezpieczenia, żeby się nagle nie okazało tak, że my sobie tracimy dostęp do tego menadżera firmy. No bo jednak tutaj wisi sporo rzeczy. Dla zdrowia psychicznego możemy też nadać sobie zdjęcie tutaj, które się będzie wyświetlało zamiast tej teczki, jak mamy kilka menedżerów firmy, bo działamy w kilku projektach, będzie nam dużo, dużo wygodniej później z tego wszystkiego korzystać. No cóż, to by było na tyle. Jeszcze będzie krótkie podsumowanie i będziemy uciekać do domu. Mam nadzieję, że konfiguracja menedżera firmy nie była trudna, a jeżeli coś umknęło, to spokojnie możemy ten filmik cofnąć. Wiem, że pewnych rzeczy nie powiedziałem. Natomiast cóż, możesz zawsze zostawić komentarz z problemem Twoim i postaram się na niego odpowiedzieć, jak tylko będę przed komputerem. Zachęcam też Ciebie do dołączenia do grupy Fanpage Pro na Facebooku. Zalinkuję ją oczywiście w opisie, bo tam takie triki związane z fanpage'em są na bieżąco. I co jeszcze? I to tyle. Jeżeli było fajnie, dawaj taką to właśnie okeja, subskrybuj, żebym wiedział, że robię dobrą robotę i żeby to się Tobie też przydaje. To by było na tyle. Trzymaj się i cześć!